Cześć, cześć, cześć! To ja, czyli wasz Tytus i jego, czyli mój Odpak. Za nami już kilka odcinków, więc czas na wielkie porządki. Dlatego specjalnie na tę okazję odpakuję dla was najbardziej zaawansowany iRobot. Po polsku Jarobot. I niech was ta nazwa nie zmyli. On nie służy do jarania. Nie. Tylko do sprzątania. Przed nami Roomba 980. Najbach! No, chodź tu. Zaraz cię wypuszczę, spokojnie, zaraz. O, otwieram i jest! Ale ładny, no. I pewnie głodny, jak wilk. Teraz żaden paproch nie może czuć się pewnie. Patrz, jakie bystre oko tutaj ma, no. Dzięki niemu Roomba wie, gdzie jest i żadnemu brudowi nie odpuści. No i co tu my jeszcze mamy? A, takie jakieś pudełeczka na baterie? Kto zgadnie, co to jest? No. Uwaga, to jest wirtualna ściana. Pomyślelibyście, wirtualna ściana. No, to tak jakby pole siłowe, które nie wpuści naszego robocika tam, gdzie nie chcemy go wpuścić. No, jak jesteśmy zajęci, może jak mamy jakieś małe z kimś, te, czy tamte, co nie? No. Czyli, krótko mówiąc, jakby to powiedzieć, no, wirtualny pastuch. Taki dynks, no. Tu jeszcze zapasowe filtry, instrukcje, próbę, bo to inteligentna bestia. Jest co czytać. W sam raz do poduszki, czy gdzie tam kto lubi czytać. Romek na przykład najchętniej czyta w tym. No w zasadzie to zresztą nie o Romku, tylko o Roombie, co nie? No i tutaj jeszcze jedna rzecz. Niby taka niepozorna, ale jakże ważna. To jest stacja dokująca, czyli taki wirtualny dom dla iRobota. No, żeby po robocie miał gdzie odpocząć, zregenerować się i podładować akumulator. Nawet jak się zmęczy podczas roboty, to podjedzie do domku, podje trochę prądu i wróci. Wróci dokończyć pracę. Porządek musi być, no. Ale no, każdy powinien mieć swój dom. Dlaczego więc i on miałby nie mieć, co nie? No dobra, ale wróćmy do Roomby. O, a tu coś wystaje. O, jakieś wąsy. Bardzo modnie jest mieć wąsy. Bardzo modnie jest mieć Roombę. Taki modny sprzęt. Wąsy te jednak poprawiają estetykę, ale nie na twarzy, tylko gdzie? W kącie, proszę państwa, w kącie. Wymiatają takie wąsy. I również wzdłuż ściany. Taki jest skubany. Nawet nie czuję, kiedy rymuje. A tu szczotki, tak. Nie jedna, tylko dwie. Dopełniają dzieła zniszczenia i anihilacji pośród paprochów, kurzu, włosów, sierści i całej maści brudów domowych. Niewybredna bestia wciąga wszystko. Wszyściuchno jak popadnie i skąd popadnie. Gładkie, szorstkie, kudłate i inne. Wciąga wszyściuchno. A, no, mówiłem o sierści. No właśnie, jak ktoś ma jakieś zwierzę domowe, to Roomba sobie świetnie poradzi z takim zwierzęciem. Znaczy, z jego sierścią oczywiście. A przy okazji może wyprowadzić na spacer do przedpokoju albo pobawić się w berka z pupilem. Ja osobiście nie mam zwierząt domowych, ale mam futro, elegancko wypielęgnowane, co prawda, ale czasem włos mi też spadnie. Tak? I taka Roomba zaraz go dostrzeże i zeżre! Aha! To prawdziwy pies na włosy. O, a tu serce jego. No, nawet tak jakby czerwone, nie? No. To jest pojemnik. Ostatnia część układu brudożerczego, czyli super zaawansowanego potrójnego systemu czyszczącego. A do tego jeszcze Carpet Boost. No, co jak wyczuje dywan. Co jak wyczuje dywan, to się jak coś super ssącego. Albo nawet 10 razy mocniej. Tak. I co ważne, to taki inteligentny stwór, co super nawiguje po naszym mieszkaniu, wszystko widzi i wie, gdzie sprzątać, gdzie nie. Gdzie kuchnia, a gdzie salon. Dwa razy nie trzeba powtarzać, nie trzeba. A jak już zje wszystkie paprochy i inne paskudstwa, to nam jeszcze pokaże, gdzie sprzątał na mapie w telefonie. Taki z niego kartograf. No, to nic tu po mnie.
ustawiam harmonogram albo naciskam magiczny przycisk clean, wy zostawiacie suba i lajka, a rumba sobie teraz poje papruszki. No masz, masz, masz. Masz, malutka. Media Markt, precz z nudą.